Ogórki, które tutaj widzicie, skleiłam wczoraj. One ładnie wyschły i na potrzeby naszego kursu przykleiłam rurki osnowy w dwóch różnych kolorach, tak żebyście widzieli dokładnie, jak wypleść brzeg, który w tej chwili będziemy robić. Dolny brzeg potrzebny jest po to, aby zasłonić kartonik, tak jak w koszyku. To jest ten kawałeczek naszej plecionki. Zaczynamy od zgięcia pierwszej dowolnej rurki. Musimy przytrzymać ją palcem i giąć w prawą stronę, kładąc na rurkę kolejną. Następnie przykładamy tą rurkę pod rurką kolejną i zaginamy w górę. Nad rurką, pod rurką i w górę. To jest pierwszy ruch. To samo robimy z każdą kolejną rurką osnowy. Białą rurkę w tej chwili zaginam w prawo, przekładam nad zieloną i przed rurką stojącą i następnie przekładam pod kolejną rurką, zaginając ją w górę. Czas na kolejną rureczkę, czyli rurka zielona. Znowu tak samo. Zaginam w prawo, przekładam przed rurką białą i nad białą rurką osnowy, pod rurką zieloną i zaginam ją w górę. Mamy już trzy rurki ładnie stojące. Ważne jest to widać wyraźnie na tej pierwszej rurce, że ona znajduje się pomiędzy dwoma rurkami. Białą, a rurką zieloną. Te dwie rureczki oplatają ją wokół, z dwóch stron. Rurka zielona jest pomiędzy dwoma rureczkami. Jest w środku nich. Zostały nam dwie ostatnie rureczki osnowy. Pokażę, jak to zakończyć. Znowu, tak jak zawsze, przekładamy rurkę w prawą stronę przed rurką białą. Zaginamy i musimy włożyć pod spodem, od spodu, w tą dziurkę, która została w wyniku zagięcia pierwszej rurki osnowy. Musi zostać miejsce. To może jest skomplikowane na pierwszy rzut oka, ale na pewno nam się uda. Przełożyliśmy rurkę zieloną. Została nam ostatnia rurka biała. Zaginamy ją w prawo, przekładamy przed zieloną i w pierwszym ruchu musimy ją włożyć w to miejsce. Zaginamy i wkładamy od góry, tak jakbyśmy szyli, cerowali coś. Rurka przeszła od góry w dół i musi wejść w oczko, które powstaje w wyniku zagięcia dwóch rurek osnowy gdzieś tam na samym początku, czyli wchodzi pomiędzy rurkę białą a rurkę zieloną. Od spodu do góry. Końcowy ruch. W ten sposób wszystkie nasze rureczki są pomiędzy dwoma rurkami, trzymane przez nie. Troszeczkę je możemy poprawić, ustawić w pionie, wyrównać. To jest tylko papier, to się bardzo ładnie modeluje. To jest osnowa naszego koszyka. Z
z wyplecionym dolnym rantem, który zasłania kartonowy dno.